Na ostatniej prostej, i to dosłownie, jest budowa nowego odcinka sieci wodociągowej w Kowarach. Do zrobienia zostało zaledwie kilkanaście metrów. W sumie powstanie 240-metrowy odcinek, który będzie doprowadzać wodę do budynku miejskich służb ratowniczych przy ulicy Zamkowej. Dotychczasowe zasilanie tego obiektu od strony byłej fabryki dywanów już nie spełniało żadnych praktycznie norm. Dodatkowo częsta ilość awarii występująca na tym odcinku powodowała niestabilną pracę i częste braki w dostawie wody do tego obiektu. A tu jakby nie patrzeć, służby ratownicze... Chociażby straż pożarna tej wody potrzebuje praktycznie mieć w 100% i o każdej porze dnia i nocy. W trakcie realizacji tego zadania wystąpiły pewne trudności. Na szczęście wszystkie udało się pokonać. Jedną z większych trudności podczas prowadzenia inwestycji było przejście przez drogę wojewódzką z nowym rurociągiem bez wstrzymywania ruchu. Dlatego została podjęta decyzja, iż odcinek ten 20 metrów został zlecony do wykonania przez firmę zewnętrzną metodą bezwykopową. Został wykonany przecisk sterowany, co znacznie usprawniło nam tą pracę i zmniejszyło koszty związane z wykonaniem całej tej inwestycji. Na dodatkowe obniżenie kosztów tego zadania miało wpłynąć także zaangażowanie w roboty pracowników karkonoskiego systemu wodociągów i kanalizacji. Wszelkie prace, zarówno ziemne, jak i montażowe, zostały wykonane z własnych środków, własnym sumptem, za pomocą naszych pracowników, no i oczywiście nowo zakupionej koparkowodowarki. Prace mają zakończyć się jeszcze w tym miesiącu.